Robertowi nie dawała spokoju rozmowa z Anią. Czuje, że skrzywdził 20-latkę i po namyśle doszedł do wniosku, że powinien jednak wyjawić jej prawdziwe powody ich rozstania. Już mi wszystko powiedziałeś? Kochasz swoją żonę, a ja byłam tylko odskocznią. Zrozumiałam przekaz. Cześć! Ania, musimy porozmawiać. Pospiesz się. Przebukowałam samolot. Muszę się pakować. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale 20 lat temu miałem dziewczynę. Kochałem ją, ale nam nie wyszło. Ona wyjechała i... Czy naprawdę myślisz, że interesują mnie jakieś twoje dawne miłości? Idź już sobie, co? Tą dziewczyną była twoja matka. Co ty powiedziałeś? Ewa Malinowska to twoja matka, prawda? Tak, ale... Wszystkie daty do siebie pasują. Na związek i wyjazd, twoja data urodzin. Ania, ty możesz być moją córką. Ty jesteś popieprzony i masz 10 sekund, żeby stąd wyjść, a później wzywam ochronę! Ania, poczekaj. Zrozum. Najlepiej będzie, jak zrobimy badania DNA. Ale boję się, że one wszystko potwierdzą. Nie chcę cię więcej widzieć i nie będę robić żadnych badań tylko dlatego, że ty coś sobie ubzdurałeś! Halo? Dzień dobry. Chciałam zgłosić, że do mojego pokoju wtargnął jakiś facet, który nie chce stąd wyjść. Wychodzę. Przepraszam. Co ten chory człowiek sobie wymyślił? Przecież ja mam ojca, męża mojej mamy, w Stanach. Jak tylko się z nimi spotkam, od razu opowiem im o tym wariacie. I na pewno będą śmiali się z tej bzdury, którą próbował mi sprzedać.